Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Legend of Spyro, A New Beginning. W tym odcinku zajmiemy się ciągiem dalszym zwiedzania sypialni naszej ukochanej Cinder. Znaczy mojej, nie waszej, tylko mojej. No oczywiście jak zawsze przypomnienie sterowania. A, oczywiście, dobra, już wszystko pamiętam, już wszystko pamiętam. Tak, jak pamiętacie, ostatni odcinek skończył się bardzo szczęśliwym przypadkiem, kiedy to znalazłem save'a. Tak więc zaczynamy z tego miejsca, wychodząc z tejże fortecy, gdzie była domniemana winda, i przemieszczamy się nieco dalej. Desant postępuje, ogromne małpy nadchodzą. Jakim żywiołem możemy... Uff, muszę się patrzeć na tą małpę, ponieważ... W tej grze nie ma tak jak w większości gier, czyli że jeśli coś jest za naszymi plecami, to... Wow! Zmęczyłaś się, małpeczko. Małpeczko, biedna. Ale ja mam bardzo mało życia. Ja mam bardzo mało życia i wypadałoby je nareperować. Ale dokończywszy myśl, w innych grach jest na ogół takie coś właśnie, że... Jeśli przeciwnik jest za naszymi plecami, to on ma zablokowane te swoje umiejętności, tak więc nie musimy się martwić, że coś nagle zaszarżuje z tyłu. Tak więc tutaj jest inaczej, musimy się martwić, jeśli za plecami mamy wielką małpę, musimy uważać na to, aby nie rzuciła ona tych swoich fal na ziemi. Na przykład takich, ała, ała. Czy ona wzywa te małe małpy ostatecznie, czy nie? Nie wiem, nie zauważyłem. Dlaczego ona szarżuje, mimo że jest... Nie umrę. Te małpy są strasznie trudne. Wow, przeskoczyłem to. Czemu ona przeżyła? Ona miała przecież, nie miała życia, no. Jeszcze tak fajnie przeskoczyłem przez ten laser wielkiej małpy. To jest straszne, taka jest naprawdę bardzo trudna na końcu. Już nie mówiąc o tym, że te małpy same w sobie są trudne, to teraz nawet małe małpy staje się upierdliwe i trudne. Zniknęła mi tutaj moja apteczka, nie ma jej już tutaj, jakby muszę to pokonać samodzielnie. Czy to są średnie małpy też? To jest chamskie. Jak ja mam was pokonać? Wszystko mi się kończy. Dobra, parę już nie żyje. Aha, bo ja wtedy walczyłem z tą, z średnią małpą. Ale duża jest już pokonana, prawda? Prawda? Tak, pięknie, wspaniale. Dobra, te średnie małpy tutaj o dziwo są ledwo większe od małych małp. Co tu się dzieje? O co chodzi? Nie chcę walczyć. Nie chcę walczyć, ale jednocześnie nie chcę się sprowadzać tylko do tego zielonego... Do tej zielonej bomby ziemnej, ponieważ... Ponieważ to będzie jeszcze gorsze uczucie. Ale możemy skupić się na czym? Możemy skupić się na imionach. Sudozir, co? Archer Taker? Ale gdzie tu jakichś łuczników? Widzisz, tu nie ma żadnych łuczników. Łuczników zobaczymy chyba dopiero w Dawn of the Dragon. Gdzie, nie spoilerując, pewne plemię będzie chyba miało łuczników. Chyba, nie wiem. Dawno w to nie grałem. Szczerze powiedziawszy, to z całej trylogii The Legend of Spyro grałem kilka razy tylko w A New Beginning. Nawet w The Eternal Night nie grałem parę razy. A przydałoby się, ponieważ w The Eternal Night znajdziemy znajdźki. Znajdziemy tam mianowicie piórka pewnej postaci, do pewnej postaci należące, które pozwolą nam na zobaczenie koncept artów. Pomysły, czy tam raczej działanie tych piórek jest zupełnie takie same, jak działanie czerwonych laleczek Voodoo w Crash of the Titans. Dobra. Izgib? Sari? Co to za imiona są? Araby jakieś? Oczywiście żartuję. Nikomu nie chcę tutaj obrażać. Obrażam tylko małpy same w sobie. Snake Fletcher. To jest śmieszne. Często spotyka się człon Fletcher, a Fletcher to jest ktoś, kto tworzy strzały, z tego co kojarzę. Tak więc wężo Fletcher. Nie wiem, czy strzałotwórca ma jakieś osobne słówko w języku polskim. Wątpię. Ale widzieliśmy już ciebie. Ile razy będziesz wracać? Albo jak słaby jest randomizer imion, jeśli chodzi o was wielkie golemy, wy. Ja się spodziewałem jakiegoś wspaniałego imienia, a ty nazywasz się znowu Jaleu. Jaleu, muszę cię znowu złożyć do grobu. Jakie to jest smutne. To jest, czuję się jakbym. Jakbym musiał pogrzebać przyjaciela. Ty jak się nazywasz? Sawalefi. Nie, to ten inny się nazywał inaczej wcześniej, więc to nie jest powtórka jakaś chyba. A co go tak szybko odwaliło? Ja tu chcę go bić w powietrzu, a ten się... Ten leci na ziemię, to jest nieuczciwe. Gin! Aha, jeszcze tamtego drugiego może niechcący ten skuszę do ataku. A sam sobie nie dam rady na dwóch. Przestań się zasłaniać. Akoli? Akolita? A jesteś religijny? Czarna msza? Kryształowa msza? Kryształ msza?
Bardzo podobają mi się te gesty tych małp, kiedy... Jezu, kolejna arena. O, tam chyba będzie ta winda. Bardzo podobają mi się te gesty tych małp, kiedy te duże małpy skazują Spyro na śmierć jednym prostym gestem, przeciągając sobie w sumie całą otwartą dłonią po szyi. Ale wiadomo, co to jest za gest. Ten gest jest międzynarodowy. Jeśli ktoś wam pokazuje takie coś, wiecie, że macie przerąbane, chyba że pokazują to jakieś dziecko, to nie jest straszne. Ale jeśli pokazuje wam to jakiś wielki, napakowany Seba, no to wiecie, że macie przerąbane, prawda? Poison Teeth? Jaką truciznę kryjesz na zębie? Aczkolwiek jest to trochę głupie, ponieważ Poison różni się od Venom tym, że Venom to jest jad. To znaczy, jeśli coś jest venomous i jeśli was dziabnie, to umrzecie. A coś jeśli jest poisonous, to jeśli to poliżecie, to umrzecie. Tak więc Poison to trucizna, Venom to jad. To jest... podskoczę! O, to było ładne przeżycie. Nie. Umrzyj, zaspamujecie trójkątem, trójkąt. Nic nie widzę. To był piękny juke z mojej strony. Piękny juke ze strony Paploka. Paplok rzuca ulta. Piękny ult w wykonaniu Smoka. Smok nie ma już many. Powoli traci manę, ma tylko połowę many, ma mniej niż połowę życia. Ale jedzie dalej, to już double kill. Postępuje, idzie dalej. Tłucze wrogiego tanka, co za idiota fokusuje tanka, co on robi? Tank padł, teraz zostają już tylko płotki. Support stoi bezczynnie na skarpie. Co robi ten support? Czemu on nic nie robi? Czy on awczy? Proszę państwa, zareportujcie proszę wszyscy skina Magic Toucha, ponieważ skin Magic Touch padł na hita i przegrał teamfighta swojej drużynie. Dwa buybacki! Proszę państwa, Kero oraz Mider wykupili się. Teraz walka następuje dalej. Support także się wykupił. Skoro ma pieniądze na wykupienie się, proszę państwa. Nightseeker, Nightstalker. Nightstalker umiera po raz kolejny. Dobra, kończmy to. To jest let's play, tam zagrajmy w The Legend of Spyro New Beginning, a nie zagrajmy w Dota. Zagrajmy w Dota 2. Zagrajmy. Witam, znaczy welcome w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dota 2. W tym epizod przejdziemy się i znajdziemy naszą darling Cinder. Ale dobra, kończę, to jest nawet żałosne. Dlaczego się pogrążam takim komentarzem? Dobry człowiek wie, kiedy przestać takie głupoty. Niestety ja jestem złym człowiekiem i nie wiem, kiedy przestać. Czasami brnę. A potem, patrząc, widzę, że jestem po pas w bagnie i nie ma jak z tego wyjść za bardzo. Dance Jackal, kolejny Jackal dołącza do szeregów zmarłych wrogów. Rodzina Jackal w krainie... jak to się nazywało? W krainie wiecznych łowów, w krainie wiecznego małpowania, kolejny Jackal dołącza do swoich przodków w tejże krainie. Nie umarł. To jest śmieszne, gościu umarł z tamtej mniejszej krawędzi, znaczy spadł z mniejszej krawędzi i umarł. A Fallcatcher? Aha, bo nazywa się Fallcatcher, tak więc coś złagodziło jego upadek. Czy my możemy już stąd wyjść? Nie, dalej Santa tarcza. Jaki śliczny Dreadwing! Na te Kaiv! Kto pisał te imiona? Ale poważnie, kto pisał te imiona? Jackal Questce. To są najróżniejsze rodziny Jackal. Jeśli w nazwisku Jackal występuje w drugim członie, to są to Jackale dalsze, a jeśli w pierwszym członie, to jest to legitna rodzina Jackali, a nie jakaś dziesiąta woda po kisielu. Tak więc pamiętajcie ludzie, jeśli widzicie Jackal Twistera, to wiecie, że jest to członek wielkiej rodziny Jackali. A Twister Jackal to jakiś wrzenek, powiedzmy, nie wiem, poleciał za bogactwem całej rodziny i wrzenił się dla bogactwa, a nie z miłości. Ja nie wiem, jak można się żenić nie z miłości. O, tym razem Spady się zabił. Great Twister. Dlatego, że nie Fallcatcher. Mały shoutout dla siebie, własnego siebie. Nie siebie własnego, tylko siebie samego. Patrz, gościu, kiedy są przerwy w swoim gadaniu, ponieważ wtedy gada Spyro albo Sparks w ostatnich odcinkach. Nie są to fragmenty ze zrobionymi napisami, ponieważ zwyczajnie przegapiłem te momenty. I tak, tutaj mamy bardzo, bardzo standardowy fragment, kiedy to bardzo powoli poruszająca się winda. Jedziemy nad chmury. Bardzo powoli poruszająca się winda jest miejscem ogromnych walk. Na szczęście jest to winda i wrogów możemy zrzucać do woli. Long Snake, why such a long face, bitch? I mean, you're dead, right? No dobra, nie, tego nie zrzucimy na razie. Tak, Frost Touch, patrzcie! Czy Spyro? Rozdwojony strumień! Ej, ale wyjdź stąd! Po to cię zamroziłem, żebyś stąd wypadł! On sam się zrzucił, co ty robisz? Ale zrzuć się, jak już cię zamroziłem!
Ja myślę, że oni zamrożeni będą sobie spadać, no won! Nie masz się prądzikować, tylko masz walić to. Wszystko wyszło nie tak, jak miało wyjść. Ja myślałem, że te śnieżki same będą spadać. Najwyraźniej gra nie lubi nam upraszczać zadania. Sam muszę się wszystkim zająć. No ale dlaczego tak jest? No bo kryształy jeszcze spadają razem. Winda idzie do góry, a kryształy się zatrzymują w miejscu i winda ucieka przed kryształami. Ja nie umiem się uleczyć nawet. What? Ta winda jest taka trudna. Gościu spadł. A czy zrzucanie ich może być fajne, ale wtedy chyba nie dostaję klejnotów. Chociaż nie wiem, teraz jakieś do mnie przyleciały, więc może, może, kto wie. Ale byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ta winda się szybciej poruszyła. Patrzcie, dachy. Jesteśmy już bardzo wysoko. Jesteśmy tak wysoko, że zimno mi w dupkę. Nie, dobra, to jest naprawdę żałosne. Co się ze mną dzieje w tym odcinku? Gdzie moje wspaniałe, elokwentne teksty? O, winda się otwarła. Znowu będziemy musieli platformy wyciągać z ziemi. Fajnie, być może będzie więcej przewodników, ponieważ już się zgubiłem tutaj, szczerze powiedziawszy. Przewodnicy, o wilku, mowa. Fajnie, tylko że ja nie mam many. Czy many, oddechu nie mam. Znalazł mnie. Czy jest w ogóle sposób jakiejś walki z nimi konkretny? Oko Saurona. Jak on jest pod polem, rzeczywiście wygląda jak oko Saurona. Wiedzieliście, że ponoć w książce Władcy Pierścieni, ja nie pamiętam, czytałem ją 100 lat temu, ale w książce Władcy Pierścieni nie występowało coś takiego jak oko Saurona, ani wszechwidzące oko, ani oko bez powiek, czy coś w tym stylu? Taka mała ciekawostka dla fanów Władcy Pierścieni. W ogóle to nie jest źrenica, to by się wydawało, że to jest źrenica, ale tak naprawdę to jest ten jakiś kryształek w środku naszego przewodnika. W ogóle tylu przewodników, a my tutaj robimy małą... Jak to się nazywa? Mały przetarg. Który przewodnik przeżyje, ten będzie naszym prawdziwym przewodnikiem. Na razie nie chowaj się w ścianie, te cheaterze hendożony. Tylko daj mi się zabić. O, jak ładnie upadł. Najlepiej właśnie, kiedy one się ledwo unoszą nad ziemią, ponieważ wtedy dają się łatwo uderzyć. Dalej nie wiem, czy powinienem się odsuwać, ponieważ on kiedy umiera, wydaje się jakby wybuchał, czy coś w tym stylu. Niech was tam jest milion! Tysiąc tysięcy przewodników. Myślicie, że coś mi zrobicie? Myślicie, że przewaga liczebna? Znacie mój sekret? Moim sekretem jest to, że ja zawsze jestem w dwójkę, ponieważ ze mną jest Sparks, który może jest bezużyteczny, ale mimo to ja nadrabiam jakością. I ostatecznie, dzięki temu, że Sparks jest nas dwóch. Tak więc dwóch przewodników na dwójkę, czy tam raczej na drużynę Smok i Ważka, to jest niestety za mało. Dwa większe od dwa. To jest taki kolejny paradoks matematyczny. Polecam szkołę matematyczną Wiedźmina Geralta, tam jest więcej o takich tego typu paradoksach. Kto nie zna, niech przeczyta, bo naprawdę warto, warto poznać paradoksy. Paradoksy to jest fajna rzecz, można szpanować w towarzystwie znajomych, znajomością takich paradoksów. Dobra, jest tutaj co najmniej 20 tysięcy przewodników. A ja im dłużej walczę z nimi, tym bardziej mam wrażenie, że w tym ostatnim świecie grze zależy na tym, żeby przeciągnąć się jak najbardziej, co oczywiście działa na jej niekorzyść. I nie wydawało się to takie długie oczywiście, kiedy korzystałem z ziemnej bomby przy swoim pierwszym przechodzeniu tej gry. Ale o, to wybuchając nie zabijam mnie bardzo ładnie. Czy jeszcze tutaj coś się pokaże? Czy ja mam to niszczyć? Nie, to są te zwykłe lampy. Przewodnicy się biorą z takich rzeczy, tych takich wypustek okrągłych. Więcej przewodników. Wspaniale! Naprawdę mnie kusi, żeby używać tego zielonego wiru, ale wtedy walka w tej serii byłaby już naprawdę słaba. Ale chodzi tutaj po prostu o to, że... No brakuje takich słabszych wrogów, to jest tak samo jak w Crash of the Titans mamy minionków, prawda? Mamy Ratnitions, mamy Koala, mamy... Co tam jeszcze ciekawego było? Doom Monkeys, teraz się pojawi jeszcze nowy rodzaj wrogów. No i one padały na parę hitów, tutaj po prostu nie ma takich przeciwników, nawet już nawet te małe małpy są bardzo wytrzymałe i bardzo groźne, potrafią nas zabić, a same też nie giną za szybko. I to jest problem, ponieważ akcja tutaj dzieje się tak powoli przez to. Czy naprawdę nie mam tutaj zrobić coś innego, bo to naprawdę się robi dość podejrzane. Dobra, wiecie co? Trójkąt. A czemu ten trójkąt się zrobił tak wysoko tutaj? Oni są na to odporni! Znaczy, robi im to damage, ale nie kręcą się w górze i nie dają mi klejnotów, a właśnie na klejnotach mi zależało, ponieważ oddechu mi brakuje. Okej. Okay. Haha, oszczędziliśmy trochę czasu wskakując na to bezpośrednio. Małpy! Tęskniłem za wami. Ile można walczyć z przewodnikami? Bloćkaszcze!
Gdzie rzucasz tą krew? Jakoś nie widzę, raczej z ciebie lałaby się krew, gdyby to była gra 18+. Ale nie jest to gra 18+, to gra dla dzieci. Jak można łatwo zobaczyć po... Czy to będzie kascenka? Nie? Ale jak można łatwo wywnioskować po tym, że Spyro po śmierci mówi "Don't worry, we can try that again!" Czyli nie martwcie się, możemy spróbować jeszcze raz. Można łatwo wywnioskować, że to jest gra dla dzieci. Gra, która miała być grą łatwą, przyjemną i nawet śmierć nie powinna być... Jestem aż taki brzydki, że musiałeś zeskoczyć? Okej. Czyli ja zawsze wiedziałem, że nie jestem jakoś super ładny, ale... Ale to boli jak... No wyobraźcie sobie, podchodzicie do kogoś, a on się rzuca w przepaść. No proszę, no. Nie róbcie takich rzeczy. Nawet jeśli uważacie, że ktoś jest bardzo brzydki, nie róbcie mu tak. To naprawdę chamskie. To są tylko średnie małpy, szkoda. Jaką ja miałbym satysfakcję zrzucając duże małpy z tych progów. Uuu, wszędzie pojawią się lasery, to będzie arena. Get predicted, Schmolson. Oczywiście uratował on inne małpy przed spadnięciem, chociaż mogę je tutaj zrzucać. Dzięki, wielka małpo, super jesteś. Super, że pozwoliłeś mi zarżnąć swoich przydupasów w nieco łatwiejszy sposób. On mi tutaj rzuca te. Nie, to wygląda jak zwykłe dynamity, ale działa właśnie tak kryształowo, elektrycznie. I to tyle, jeśli chodzi o to, z czym rzucają duże małpy w tym świecie. W świecie Concurrent Skies, zwanym także jako Cinder Slayer. Bardzo podobają mi się te angielskie nazwy, są bardzo mroczne. Mimo, że Concurrent Skies, mi się wydawało, że ta nazwa będzie mroczniejsza w przełożeniu na polski, a Concurrent po prostu znaczy coś w stylu połączone. Człowiekowi się wydawało, że będzie to miało coś w stylu, znaczy coś związane z Current albo Concrete. Concurrent. Jakieś betonowe, ciężkie, mroczne, twarde, wiszące niebiosa, a to po prostu połączone niebiosa. Oddech mi się skończył, świetnie! As already? Mace Twist! Armaludo Bone Ball! Armaludo? Życie na krawędzi! Co to było? Okrzyki bojowe! A propos okrzyków bojowych, to znaczy a propos ostatniego odcinka zwykłego Spyro i okrzyków bojowych, mój Boże! Ale ja się świetnie bawię w tym odcinku! Będę musiał to nieco obciąć, żeby potem ten dziki okrzyk nie wpłynął za bardzo na głośność innych części. Ale ja cię podbiję, stary! Jaki ty masz ogon jak szczur? Co z ciebie za małpa? Z ciebie za małpa, jak masz ogon jak szczur? To nie jest każdy Titan, żebyś był mutantem małpy i szczura. Kolejna winda? Nie, ten element jest za głupi na windę. Tutaj musimy się wspinać, ponieważ windy są passé. Nie wspinać, schodzić. Muszę ich wszystkich pokonać, A co jak tam się nie da w górę wejść? Starczy, że tych na dole pokonam? Ja nie mam jak wrócić do tych na górze. Jeśli pokonanie ich jest potrzebne do otwarcia tych drzwi, to co ja mam teraz zrobić? Czasem w każdym z nas pojawia się to małe dziecko, które chciałoby, żeby wszystko było łatwe, ale życie jest trudne, mimo że mamy przewodnika Cave Jewel. Starczyłoby Cave Jewel, Żyd jaskiniowy, to było dobre. Szkoda, że oni się nazywają tylko Conduit, bo chętnie bym przeczytał coś znowu i pośmiał się z czyjegoś nazwiska albo imienia. Gdzie jest ta kulka? Nie wiem co bić, tu widzę tylko nogi, a nie kulkę. Chodź, daj się zabić. O, Mai w Battle, co? Falcon Shinga. A ty się nazywasz jak? Battle Beetle? Battle Battler? Battle Leader? Oh my god, wpierdzielasz walkę. Musisz być nieźle głodny, bo w walce zsiesz, człowieku. Aż małpy. Ktoś mógłby powiedzieć, o, tu się więcej pojawi. Mogę to zniszczyć, ja nie chcę, żeby się więcej pojawiało. Aha, nie, to normalnie chyba jest normalne, neutralne, w sensie nie świeci się. Nie to, chociaż... Lodowe ataki. W sumie to jest minus, że te twistery są, ponieważ są takie głośne i potem muszę ściszać nieco ścieżkę gry, żeby mnie było słychać, bo ta gra jest dość głośna tak ogólnie. Ale nie mam za bardzo w jaki sposób łatwo porównywać głośności gry oraz mojego gadania. Czyli nie jest tak łatwo w stylu, że aha, tutaj gadam nieco za cicho, tak więc tutaj mogę wyciszyć grę, tutaj gra jest muzyczka nieco za cicho, więc ją podgłośnię i tak dalej. Nie, to nie jest takie łatwe. Save!
Nowe rodzaje działek są piękne i wiecie co? Wymagają furii. Jesienna furia w zimowym świecie. Jak Spyro jest silny. Właśnie się dowiecie. O, wszystko. Ja myślałem, że to będzie jakaś dłuższa arena. Ale dobra, bo tak czy siak mi się wydaje, że kolejnego save'u w tym odcinku nie dojdziemy, tak więc... Tak więc ja będę tak czy siak musiał, wiecie co zrobić, będę musiał kolejny odcinek zacząć od tego, że z tego miejsca sobie wczytam i tak będę musiał walczyć. Ale to nie znaczy, że zakończę ten odcinek teraz, nie, widzę, że mam jakieś około 20 minut na liczniku. Dlaczego około? Dlatego, że na początku dość sporo czasu spędziłem na próbowanie zsynchronizowania dźwięku i obrazu. To miejsce wygląda zupełnie tak samo, poza tym, że nie ma tutaj tego poletka, jak miejsce, gdzie Syndra zaatakowała Sparksa. Uuu, jaka wieża wielka, o co chodzi? To jest wrogie? Ta gra z... Uuu, was też tu bije jak fajnie. Tylko dlaczego? Najwidoczniej informatycy Cinder nie potrafili zaprogramować tych wież tak, żeby atakowały tylko wrogów, no ale wiecie. I małpa nie może być informatykiem. Chociaż przewodnicy mogliby być, tylko dlaczego nie są? Sailor, Pacer, Sailor. Trochę cię ominęło, ponieważ statek był 2-3 światy temu. Kiedy byli Atlała? Kiedy było Tall Plains? Było Tall Plains, potem było Munitions Forge, no i teraz jest to, więc no 2 światy temu. No, można tak powiedzieć. Dobrze, tak więc zmierzmy się z tymi małpami. Dokończywszy myśl właśnie dlatego, że nie wiem dokładnie kiedy zaczęło mi się nagrywanie. Nie wiem ile jestem do przodu, jeśli chodzi o ten porównanie z licznikiem, ponieważ licznik włączyłem jeszcze zanim synchronizację włączyłem. To był mój błąd, wiem, przez to nie wiem ile odcinek już trwa, ale nie obwiniajcie mnie. Działa to tylko na waszą korzyść, ponieważ nie wiedząc, nie będę wiedział czy odcinek ma już 30 minut czy nie. Tak więc odcinek będzie długi, tak jak lubicie. A mówią, że rozmiar nie ma znaczenia. Ale z was, niemili ludzie, naprawdę. Uuu, laser zniknął. O, i wieżyczki też się już wyłączyły, spoko. Tak więc szarżujmy dalej, szarżujmy, ponieważ nie ma czasu. Cinder czeka, chętna, napalona. Niechętna, bo zaraz ją zabijemy. I tak dalej, i tak dalej. To jest takie piękne, patrzcie jak szybko wskaźnik furii się zapełnia. Mamy już praktycznie kolejną furię gotową. Co mi zżera oddech? What the fuck, man? Coś mi na bieżąco zżerało oddech, teraz nagle uzupełniało, ale nie rzuciłem nic. Czy te pijawki zżerają oddech, albo co? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, chyba tak! Dlatego są pijawkami, ponieważ zżerają mi oddech. Spyro, przestań być zestunowany! Jak on słodko jest zestunowany, te oczka jakby się nawalił! Nic nie piłeś ostatnio, Spyro, dopiero się napijesz niedługo. Znaczy nie wiem, ja się może napiję niedługo, ale Spyro nie wiem, ja nie piję ze Spyro. Ja powinienem przestać mówić o takich rzeczach, oglądają mnie dzieci. Oczywiście chodziło o herbatę, w sumie o co innego chodziło. Jak czasami jak wypiję herbatę, jestem taki wyluzowany, że... Urataruo, on był w ostatnim odcinku, albo w przedostatnim odcinku. Pamiętam, że śmiałem się, że od tyłu chyba brzmi prawie tak samo jak od przodu te imię. Ale dobra, co tu jest? A, myślałem, że tutaj coś było do zniszczenia dopiero później. Aaaa, elektryk! Wytestujmy tę teorię. Tak! Ona wysysa mój oddech! Astma! Nie wolno! Tak się nie robi! Jak ja dużo krzyczę w tym odcinku, znowu będzie ciężko dźwięk dopasować, żeby był cały czas tak samo głośny, ale mam to gdzieś, jestem profesjonalnym let's playerem. I bardzo dobrze to dopasuje, nie bójcie się, moje odcinki mają najwyższą jakość! O, yeah! Miałby wyższą tylko wtedy, gdybym miał szybszy internet i wtedy bym mógł 1080 wysyłać na luzie. Ale myślę, że gdybym miał filmiki w 1080p rozdzielczości, wysyłałbym je... Nie wiem, odcinki by się pojawiały tak raz na miesiąc może? Chyba tak, coś koło tego, więc teraz bylibyśmy gdzieś na etapie Tall Plains może? Chociaż szczerze powiedziawszy, od czasu po mojego powrotu, w sensie może raczej od czasu mojego odejścia, był już taki, co się nazywa Sawalefi. Jeszcze w tym odcinku, o co chodzi, gro? Bądź bardziej kreatywna. Mogli to zrobić na etapie nie tak, że losują się imiona, ale losują się sylaby do imion, to by było mocne. Ale tak, od czasów, kiedy odszedłem, mam lepszy internet, tak więc gdybym ja chciał robić filmiki 1080p zanim odszedłem, to ja ani trochę nie kłamię w tym, że filmiki wysyłałbym, nie wiem, z 15 godzin?
test PlayStation 2 pół godzinny, to było naprawdę dla mnie bardzo trudne i bardzo upierdliwe. Nie. O, tak, wejdź w to. Nie, gdzie jest tego więcej? Nie widzę, gdzie są te światła, a gdzie niebo. To jest takie chamskie, że jak stoję przed snopem światła, to widzicie, to jest małe kółeczko na ziemi, ale to wygląda, jakby cały obszar za tym był zrobiony tym. O, umarłeś, fajnie. A teraz niech tylko to się jeszcze otworzy, proszę, małpa, która to zrobiła, zginęła! Nic nie widzę! Co się tu dzieje? Wzywam cię na pomoc, ziemny oddechu! Uratuj mnie, to nie wiem, będę bardzo wdzięczny. Tak, zniknij. O, rozpaszczona małpa, rozpaszczone małpy, Już? Nie, jeszcze nie. Ziemny oddechu, do ataku! Koniec, proszę. To miejsce jest za groźne, żeby walczyć normalnie. Tutaj trzeba walczyć z ziemnym oddechem. Wun! Dajcie mi święty spokój, wy głupie małpy. Żeby przyspieszyć akcję, jakże nudno, tak jak widzicie, z zielonym oddechem, czyli z ziemną bombą, zawsze możemy walnąć jej nieco więcej. Czy tam bierze życie? Tak, i to ile? Pół centymetra, mój Boże, to jest mnóstwo. Już? Mogę już stąd iść? Nie, ponieważ... O, dobra, tak. Super. Myślałem, że te światła znikają, kiedy otwiera się brama, najwidoczniej nie. A dobra. Zobaczmy, dokąd wiedzie ta jakże jasno wytyczona ścieżka. Brama! Za tą bramą nieskończenie wielka przestrzeń. Uch, wreszcie się rozwaliło. Dobra. Jako, że to już się zbliża do 30 minut, a ja właściwie mogę zrobić sprytną rzecz, to zrobię tęże sprytną rzecz i teraz powiem, że już się z wami pożegnam, a oczywiście pożegnam się standardowo, znaczy oddechami, ale teraz muszę mieć chwilkę spokoju, żeby to powiedzieć, tak więc żegnam się z wami ja, menu główne, Spyro oraz Sparks. Uwaga, gotowi? Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się, następnego odcinka, który nagram za parę sekund. Cześć!